Oglądacie Państwo Zielony Trójstyk. Nazywam się Ewa Rozkosz. Państwa i moim gościem jest Kamila Małolepsza. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomysłodawczyni i właścicielka pierwszego wrocławskiego sklepu o nazwie Bez Pudła, sklepu Zero Waste. Zgadza się. Istniejecie 4 lata. Z tego, co doczytałam, sklep powstał 9 czerwca 2017 tak. roku. Bardzo, zgadza się? Tak, bardzo trafna informacja. Czyli to już 4 lata trwania tej koncepcji w postaci tego sklepu. O co tutaj chodzi? Otaczają nas różne słoiki. Tak, otaczają nas słoiki, tak. Dokładnie. No więc główna idea polega na tym, żeby unikać opakowań takich jednostkowych, tak? Znaczna część asortymentu to jest żywność, może od tego na razie zacznijmy. Więc normalnie w takim klasycznym sklepie kupujemy różne produkty w opakowaniach, kilogramowych, półkilogramowych, różnie. A u nas można kupić na wagę do swojego opakowania, co jest bardzo istotne. Dodatkowy bonus jest taki, że przynosząc swoje opakowanie jest zniżka, jeszcze tak na zachętę. Lub można kupić po prostu do papierowych torebek, a nie do plastikowych, tak jak normalnie w sklepie. Klasycznym. Mhm. Tak? To wszystko wynika z tej takiej szerszej idei zerowania, tak. Czy też podążania do tego, żeby tych śmieci wytwarzać jak najmniej. Tak, dobrze. Właśnie to jest dobre podejście, bo no to zero waste się często kojarzy ludziom, że a nie da się nie produkować w ogóle śmieci, bo to jest prawda, to nie jest, to nie ma być zero, to jest coś, do czego dążymy. Są oczywiście im bardziej takie, może nie skrajne, ale takie dedykowane tej idei osoby, które na przykład produkują w ciągu roku tam jeden słoik odpadów, tak, jakichś tam plastikowych. No ale to jest oczywiście skrajnie już dosyć, nie każdy może sobie na to pozwolić. Mhm. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu to, co jest w naszym zasięgu, żeby po prostu wyeliminować, prawda? Więc no, to jest coś w miarę łatwego do wyeliminowania, oczywiście jeżeli mamy blisko do nas, więc no, to staramy się po prostu ułatwić. Prawda? Mhm. Czyli mówimy o tym, żeby unikać jednorazowych opakowań, czyli rozumiem, że chodzi o to, że jeżeli na przykład interesują mnie płatki owsiane, ja akurat codziennie rano jestem typ owsianka, owsianka. Tak? Czyli rozpoczynam dzień od owsianki z jakimiś orzechami, owocami, to ta owsianka może być albo z takiego woreczka, tak? Tak, który później no, nie wiadomo co za bardzo z nim zrobić, albo może być z takiego słoja. Tak jest. Na czym polega przewaga akurat, słoja? Przewaga słoja. Akurat, co ciekawe, płatki owsiane mamy w jeszcze większym pojemniku, bo to właśnie jest wiele osób, które owsianka to jest codzienna rzecz. No i można, raz, że właśnie unikamy tego opakowania, akurat płatki owsiane często bywają w papierze, więc to jest jeszcze nie najgorsze rozwiązanie. Natomiast jak na przykład ktoś wymyśli sobie, że woli płatki jaglane przykładowo, czyli już mniej typowy produkt, no to już na 100% będzie musiał kupić go w plastiku, który no zazwyczaj potem wyrzuca, bo jest, nawet nie jest trwale otwierany tak na przykład na takie strunowe woreczki, tak? Wtedy to jeszcze jakkolwiek da się wykorzystać do czegoś innego. Natomiast jeżeli to jest taka foliowa jakaś tam torebka, no to po prostu no, idzie potem do kosza, bo już ciężko znaleźć zastosowanie jakieś inne dla tego, nie? Tak. Także no, u nas można przyjść ze słoikiem i tak często ludzie robiąc zakupy w domu przesypują wszystko do słoików czy tam innych opakowań, żeby lepiej widzieć, żeby lepiej się przechowywało, żeby nie pojawiały się szkodniki, więc po prostu z tym opakowaniem, słoikiem można przyjść do nas i bezpośrednio sobie uzupełnić. Kupujemy tyle, ile potrzebujemy. Jeżeli chcemy wypróbować nowy produkt, kupujemy go troszkę, dla nas nie ma żadnego problemu. Jeżeli nie zasmakuje, no to nie ma problemu, że nie ma co z tym zrobić, prawda? Ale ktoś też je codziennie tą owsiankę i kupuje na przykład 3 kilo od razu takich płatków, tak? I nie musi chodzić co chwilę do sklepu albo gdzieś tam tych papierowych właśnie czy plastikowych torebek przechowywać, nie? Wokół takich sklepów krąży trochę mitów. Ja poczytałam sobie w internecie, jakie to są mity i dwa zapadły mi szczególnie w pamięć. Znaczy pierwszy taki mit, że otóż właściciele takich sklepów idą do dużych marketów, kupują te opakowania, woreczki na przykład z ryżem i te ryże później przesypują w słoikach. A jak wygląda rzeczywistość? Rzeczywistość oczywiście wygląda inaczej. Nikt by chyba na to nie miał czasu, energii i to wcale nie wychodziłoby lepiej jakby finansowo, więc no to jest takie dosyć teoria. No nie wiem, taka troszkę na siłę może. Natomiast to wygląda tak, że produkty przychodzą w dużych opakowaniach. Zazwyczaj to jest powiedzmy 20-25 kg, jeżeli mówimy o mąkach, kaszach, ryżach, strączkach. Orzechy i suszone owoce
to jest powiedzmy 10 kilo. Mhm. Oczywiście wszystko zależy, ale powiedzmy, to, no to jest trochę mniejsza skala. No i teraz zależnie od dostawcy, jakiego znajdziemy, albo od partii też czasami po prostu, albo to są papierowe worki, czyli no nasze ulubione rozwiązanie, albo takie plecione, jakieś takie płócienne nazwijmy, tak, worki, może nie płócienne, to jest jakieś tam tworzywo, takie typowo mączne, to się kojarzy. No i to już idzie raczej do u nas, dajemy do jakiegoś recyklingu, tak, albo czasem ktoś, jakiś klient potrzebuje na przykład, nie? No więc to już jest ten śmieć, który my wytwarzamy, który jakby bierzemy na siebie, ale na przykład w przypadku importowanych produktów przychodzi to 10-kilogramowe opakowanie, nie wiem, daktyli powiedzmy, no to faktycznie tam jest jakieś śmieć, to jest jeszcze kartonik, w środku jakaś folia, ale normalnie ten produkt jest importowany do Polski, tak, i jakieś firmy przepakowują to jeszcze w Polsce w te półkilogramowe czy kilogramowe torebki, prawda? Więc jakby ten pierwszy śmieć zawsze powstaje, tylko potem jeszcze powstaje ten drugi, gdzie już ludzie bezpośrednio kupują. Także no jakby my wszystko, co się da, jakby minimalizujemy. No już nie jesteśmy w stanie oczywiście tych daktyli w zwrotnym opakowaniu importować skądś. Natomiast no to, co się da, to my tutaj minimalizujemy po prostu. Czyli to wymaga trochę wysiłku, żeby poznać drogę takiego produktu. No trochę tak, na pewno. No teraz już mi się to wydaje naturalne, ale tak, faktycznie pierwszy styczność z tym, jak w ogóle zacząć, no to tak, to było, to gdzie w ogóle, od czego zacząć, nie? Gdzie tutaj ruszyć temat. Kolejny taki mit jest następujący, że jeżeli wchodzimy do takiego sklepu, widzimy jakieś przyprawy, widzimy jakieś słoje, no to pewnie myślimy, no tak, no to wszystko pewnie jest z jakichś dalekich rejonów, więc pewnie ślad węglowy potem dostaje i tak duży. Jak to wygląda? No więc tak, to co jest możliwe, staramy się mieć z Polski. Niektóre produkty mnie zaskoczyło, że wydawałoby mi się na przykład słonecznik. Prosta sprawa, czemu nie jest polski, ale nie. Okazuje się, że jest za mało dni słonecznych w Polsce, żeby słonecznik uskany był polski. Taka ciekawostka, więc niestety to musi być też importowane. Ale to, co u nas rośnie, to wybieramy polskie, dlatego na przykład wybieram, to jest dla mnie wyższy priorytet niż na przykład produkty, które mają certyfikat ekologiczny. Na przykład taka fasolka Jaś, nasza klasyczna, mamy polską. Alternatywa ekologiczna, taka, którą ja znalazłam, to jest z Chin. Także jakby, no dla mnie to nie jest wyższa wartość, żeby to miało certyfikat, niż żeby było jednak polskie, prawda? I gdzieś tam oczywiście staramy się, żeby to było ze sprawdzonego źródła. Także, no, ale na przykład udało się znaleźć jakiś czas temu orzechy laskowe, polskie, aż sami do mnie zadzwonili, bo gdzieś usłyszeli w chyba jakiejś kooperatywie, że tak, jest taki sklep we Wrocławiu i oni chętnie by chcieli wasze orzechy. Także jak pan do mnie zadzwonił, to ja po prostu skakałam z radości. No to było coś, co myślę sobie, no przecież rośnie normalnie w Polsce, dlaczego tego się nie da po prostu kupić. Czasami takie produkty można dostać nawet w jakimś warzywniaku czy coś, no ale to jest tak, tu ktoś ma z jakiegoś ogródka, tak, no to nie jest coś, co możemy wprowadzić my do stałej sprzedaży, żeby mieć ciągłe jakby dostawy, prawda? Także no, jak się udało już znaleźć, no to ja się zawsze bardzo cieszę. Także no to ma dla mnie, oczywiście nie kosztem jakości, bo jeżeli się okazuje, że coś jest z gorszej jakości, no to nie. Natomiast staram się to mieć faktycznie gdzieś tam wysoko w tych swoich priorytetach. Też dzięki temu możemy, nie zawsze, ale czasami mieć wpływ na to opakowanie, które do nas przychodzi. Takie przykładowe orzechy, one przychodzą w papierowym worku. Zdarzało się, że ten papierowy worek był wyłożony folią. Co nie jest potrzebne, nie widzę takiej potrzeby. No i faktycznie ja poprosiłam, żeby tej folii w środku nie było. No i jest okej, okay. I przychodzą tak te orzechy i nie ma problemu. Ale to tylko dlatego, że ja mogłam porozmawiać z kimś bezpośrednio, a nie z dystrybutorem, który no nie ma też jakby dużego wpływu na to, co importuje, prawda? Także no to jest zawsze też duży plus, że gdzieś tam w pewnym sensie możemy próbować zmieniać praktyki. Tak. Czy to tylko dla nas, czy dla wszystkich, no ale chociażby dla nas, prawda? Czasem nawet, akurat to jest importowany produkt, na przykład herbata. No ale też oni importują w dużych workach, też 25 kg. No u nas 25 kg herbaty to jakbyśmy miały mieć te tam, nie wiem, 15 rodzajów, które mamy, no to by się nie miało jak tutaj zmieścić. Natomiast my prosimy ich, żeby nam pakowali w te worki, w których to do nich przyszło. I tak powiedzmy kupujemy, nie wiem, 4-8 kg herbaty, ale one są zapakowane w ten worek po surowcu po prostu. Także jakby mamy ponowne użycie. Tak, tego. Oni jakby i tak no, już nie mają co z tym zrobić. Normalnie to by poszło do gdzieś tam do segregacji, tak, czy do utylizacji. Natomiast jakby w ten sposób wykorzystują to jeszcze raz, nie? A nie muszą pakować dla nas w te takie
No klasycznie to są gdzieś tam kilogramowe torebki. Tak. Czy to wymyka trochę wysiłku? Tak. I orientacji. Tak, no i oczywiście to się też nie zawsze udaje, umówmy się, prawda? No czasem się zdarza, że się umawiamy na coś, a nagle ktoś tu się na magazynie pomylił, a ktoś nie wiedział, no i to jednak przychodzi w tych mniejszych pakowaniach. Także no zdarza się oczywiście, ale jak się tak jest takim upartym, to faktycznie potem gdzieś tam te nawyki im zostają chyba, albo gdzieś tam już ta informacja pójdzie, że w to miejsce w ten sposób pakujemy, tak? Czy te 4 lata działalności dały na pewno dużo większą wiedzę o tym, jak wygląda cały rynek? Tak, no na pewno. Znaczy domyślam się, że jest dużo więcej rzeczy, których ja nie wiem, ale jakby w tej swojej tutaj specjalności to tak. Też powiem szczerze, że bardzo dużo dostawców mamy od samego początku, więc jakby też już się nawiązała współpraca, więc też już oni wiedzą, że ja czasem coś tam dziwnego wymyślam, mniej typowego może, ale jakby nie mają z tym problemu. Się nawiązała też już taka więź po prostu. Rozumiem. Czy były jakieś takie informacje o tym całym rynku opakowań, które panią zaskoczyły, pani Kamilo? Ojej, które mnie zaskoczyły. Tak, no, przez 4 lata, bo obserwowała pani dużo i tutaj już dużo informacji dostaliśmy na ten temat, ale... Ojej, nie wiem, czy coś mnie zaskoczyło. Fajnie, że czasami jest możliwość, żeby to dostosować jakby pod nas. Chyba nie było takiej sytuacji, że ktoś powiedział, nie, już od teraz nie możemy w ten sposób pakować, bo coś, nie? Mhm. Raczej się to nie zdarzyło, tak teraz próbuję sobie przypomnieć, ale nie kojarzę czegoś takiego. Wypadł nam w pewnym momencie jeden dostawca, który pakował wszystko w papier, więc nawet jak można było zamówić trochę mniejszą ilość produktu, który jest mniej popularny, nie wiem, konopia na przykład, nie? No to nie jest coś, co schodzi w takich ilościach jak płatki owsiane, więc nie zamawiamy. Płatki owsiane zamawiamy raz na 2 tygodnie, 30 kilo. Także no to jakby nie ma problemu, że to jest w dużym opakowaniu. Natomiast takie ziarna konopi, tak mówiłam. No to wtedy zamawialiśmy w mniejszym opakowaniu, ale on pakował to w papier, ten dostawca, także jakby nie było problemu, że faktycznie to jest trochę mniejsze opakowanie, nie? Ale akurat nam wypadł, prawda? Natomiast, no nie, chyba jakby w negatywny sposób to mnie raczej nie zaskoczyło. Bardziej może w pozytywny, że czasem faktycznie gdzieś firmy, które pakowały w plastik, się okazuje, że nie ma problemu, mogą zapakować w papier, bo też mają sprzęt. Pakowanie w papier wymaga zszywarki, więc jakby takiej, która zszyje ten papier po prostu tak, żeby to się nie otwierało, no to czasem mogłoby być jakieś tam wyzwanie dla producenta, ale jakby... Czyli mogą być elastyczni. Tak, okazuje się, że mogą. Jak się jest odpowiednio upartym. To też nie jest tak, że ja nie jestem jakaś nachalna, prawda, w tym. Natomiast gdzieś tam zawsze się spytam, czy jest możliwość, żeby to tak zrobić. A może, bo jak na przykład zamienią te opakowania plastikowe na papierowe, się okazuje, że nikomu to nie będzie przeszkadzało, no to jakby czemu by tego nie zrobić, prawda? Po prostu może nie każdy chce o to spytać, tak? Czy nie każdy, jakby nie każdego może to interesuje, ale jakby dla niego to nie będzie problem, że to się zmieni na plus, moim zdaniem. Jeszcze jednym mitem, który pokutuje, jest profil klienta. Wiele osób wyobraża sobie, że są to być może osoby, które noszą koraliki drewniane i oczywiście na pewno też i tacy klienci są, ale jak to wygląda? No przekrój jest bardzo po prostu, no wszyscy nie chyba... Nie tylko hipsterzy. Nie, zdecydowanie nie. No naprawdę, bardzo duży przekrój od bardzo młodych osób, które gdzieś tam, no jednak jest też ten ruch wśród młodych i strajki klimatyczne, tak, wśród po prostu młodzieży, więc faktycznie te osoby też tu się pojawiają. Czyli i myślę, nie wiem, czy jest gimnazjum teraz, chyba nie ma, w każdym razie, no czyli szkoła podstawowa i licealiści, jak najbardziej, studentów też jest całkiem sporo. No i potem, aż po naprawdę starsze osoby, które, dla których w zasadzie to jest naturalne, że oni kupują coś do papierowych opakowań, czy do swoich, prawda, czy gdzieś tam ten plastik jest dla nich relatywnie nowy, więc jakby wracają do tego, jak to kiedyś wyglądało. No właśnie, ja sama pamiętam, jak kupowało się kiedyś kapustę kiszoną, to miałam taką bańkę metalową i z tą bańką metalową się szło do warzywniaka, najpierw odważali tą kapustę i zawsze później prosiłam, mama jeszcze prosiła o to, żeby trochę soku dolać. Ten sok się fenomenalnie nadawał jako dodatek do zupy, czy też ogólnie do wypicia. Bardzo zdrowa sprawa. Czy takie sentymenty gdzieś tutaj słychać? Tak, słychać, że czasem z takim trochę rozżaleniem, że czemu to nie jest już normalne tak jak kiedyś. No ale to jest też fajne dla ludzi, że faktycznie można robić tak te zakupy. W ogóle to jest dodatkowym plusem jest to, że to jest dla ludzi
też takie przyjemne. Sama ta czynność kupowania, nasypywania i tak dalej, też mówią, że to daje trochę takie wyciszenie. Nie ma takiego, że wpadam do sklepu, tu biorę z półki, tam cztery jakieś opakowania, tylko okej, zastanawiam się, dobra, potrzebuję to, to sobie nasypię, potrzebuję tyle, bo tyle wymaga przepis, prawda, to wezmę tyle. Także jakby to też daje im dodatkowe taki spokój. No takie, to są takie slow zakupy zdecydowanie. No właśnie, cała taka idea slow food, ogólnie zwolnienia trochę, prawda, bo w tej całej pogodzie trochę zapominamy, tracimy kontakt z pewnymi czynnościami i elementami naszego życia i zakupy spożywcze też takim samym. Ale to są nie tylko spożywcze produkty. Nie tylko, zgadza się. Z takich produktów, znaczy może takie trzy kategorie właśnie, spożywcze, kosmetyki, cztery kategorie, środki czystości i akcesoria. No akcesoria to są takie rzeczy, które mogą zastąpić jednorazowe, najczęściej plastikowe, no rzeczy, które używamy na co dzień. To takie słynne słomki, prawda, do picia, które plastikowe były do tej pory. Teraz się pojawiają papierowe, ciągle są jednorazowe, nie wiadomo jak to zutylizować. No my mamy tam wielokrotnego po prostu użycia stalowe czy szklane. No to jest tak, zazwyczaj to są takie gadżety, które nie są niezbędne do życia, prawda? Ale gdzieś tam, jeżeli ktoś na co dzień korzysta z takiej słomki, to po prostu może mieć ją wielorazową i gdzieś tam wyeliminuje trochę tych odpadów. Także jakby takie akcesoria. Kosmetyki tutaj albo dużo się pojawia teraz kosmetyków w formie stałej, w formie kostki, czyli to na przykład szampon, odżywka w kostce, no mydło w kostce kiedyś było normalne, potem wszyscy przeszliśmy na żele, teraz znowu to wraca. To też są produkty z manufaktur często. Znowu, staram się iść w polskie marki. Teraz tego jest bardzo dużo, także nie ma problemu. Także albo w kostce, albo w szkle. Czasem się zdarzają też jakieś bardziej innowacyjne, powiedzmy, opakowania kartonowe, tak jak na przykład w sztyfcie, nie? Krem z filtrem w sztyfcie, który jest właśnie w kartonowym takim opakowaniu. Także no, też takie ciekawostki. No, także kosmetyki i środki czystości. I środki czystości mamy też na wagę. Także można kupić płyn do prania, czy do płukania, czy płyn do naczyń po prostu do swojego też opakowania, prawda? Także to jest coś, co faktycznie też się pojawia na tych jednak opakowań plastikowych. No przez całe życie no trochę wyprodukujemy, prawda? Kupując te wszystkie płyny i tak dalej. No a tu możemy po prostu je uzupełniać. Na razie są dwie marki, ale widać tą tendencję do tego, żeby więcej firm przechodziło na taki też tryb, że tak powiem, sprzedaży, nie? Czasem może się trochę boją, ale tak, są coraz bardziej chętni. Ja sobie już takie mydło w kostce nabyłam i jestem naprawdę... Do włosów w sensie? Tak, tak. Genialna sprawa. Tak, to jest naprawdę genialne. Tylko wyjaśnię, to jest szampon w kostce, nie mydło do włosów. To są dwie różne rzeczy. Nie, nic się nie stało, tylko to są dwie różne rzeczy. Czasem ktoś może być niezadowolony z mydła do włosów, więc polecam wybrać raczej szampon w kostce. Tak. To się wydaje, że to jest to samo, ale jednak okazuje się, że jest różnica. Ja też nie wiedziałam na początku, także spokojnie. Uczymy się, wszyscy się uczymy. Skąd ta inspiracja? Jak to się stało, że powstał taki sklep w 2017 roku? No więc tak, ja dobrze nie pamiętam, w którym momencie ja się zaczęłam tym interesować. Wydaje mi się, że to wyszło od jakby szukania trochę bardziej zdrowego stylu życia, odżywiania się też. Wydaje mi się, że to wyszło od jedzenia. Gdzieś tam zawsze to było dla mnie naturalne, jak się coraz więcej mówiło o tym, żeby segregować śmieci i tak dalej, żeby to dla mnie było naturalne, że okej, idziemy w tym kierunku. No i tak coraz więcej jakoś kiedyś trafiłam na tę całą właśnie na ruch, tak, na ideę Zero Waste. Wydaje mi się, że pierwszy raz jak o tym usłyszałam, to powiedziałam, że to jest w ogóle bez sensu i nie można właśnie, bo ten słoik, się pojawił ten słoik śmieci wyprodukowany tam przez rok i myślę, no po prostu niemożliwe. Więc gdzieś to po prostu wycięłam całkowicie. No ale potem jak już trafiłam faktycznie po raz drugi na ideę, no i tak sobie myślę, no fajnie to wygląda w Stanach, ludzie sobie chodzą do takich sklepów, kupują na wagę, mają te swoje woreczki bawełniane, a w Polsce się nie dało wtedy kupić woreczka bawełnianego na pieczywo. Ja nie potrafię szyć, więc niestety mogłam tego sama zrobić. No także, no naprawdę było ciężko te, powiedzmy 5 lat temu, niech będzie, że to się tak zaczęło. No i uznałam, że skoro nie da się robić takich zakupów, po prostu nie ma gdzie, no to chyba trzeba otworzyć taki sklep. I to z tego po prostu wyniknęło. I faktycznie, że ja miałam tą potrzebę i no uznałam, że skoro ja mam taką potrzebę, to pewnie jest więcej osób, które by miały taką potrzebę. No i miałam nadzieję po prostu jakoś na te potrzeby odpowiedzieć, prawda? Tak. No intrygująca jest nazwa, nawet taka dwuznaczna powiedziałabym, bez pudła. Tak, no okazało się prawdziwe, na razie nam dobrze idzie, także faktycznie idea jest bez pudła.
trochę przewrotnie, bo przynosimy właśnie swoje opakowanie, no ale gdzieś tam to jednostkowe takie właśnie opakowanie eliminujemy, prawda? Mhm. Także tak. No, faktycznie. Lepiej, że jeżeli przychodzimy nawet z takim kawałkiem plastiku w postaci tego pudełka, ale które będzie nam służyło przez lata. A szczególnie, że już mamy. Podstawową ideą jest wykorzystywanie tego, co mamy, więc zbierało się zazwyczaj trochę opakowań, czy to są takie dedykowane, kupowane do przechowywania żywności, czy to są opakowania po czymś. Mm-hmm. Pod warunkiem oczywiście, że w przypadku plastiku to jest plastik do kontaktu z żywnością, tak? Tego się trzymajmy. Ale można przynosić własne opakowania w wszelakiej formie. Słoiki, opakowania właśnie plastikowe, woreczki, czy to są bawełniane, czy tam jakieś materiałowe, czy takie właśnie strunowe, które też często są po prostu po zakupach, prawda? Ale one są też dosyć trwałe, więc jak najbardziej możemy je przynosić. No co komu przyjdzie do głowy, to my to wszystko akceptujemy. A sobie jakieś dziwne czasem sytuacje? Nie, już chyba teraz mi się nie zdarzyło, już widziałam chyba wszystko. Pamiętam, że na samym początku mnie zaintrygowało, jak jedna pani przyniosła opakowanie po, nie wiem, ryżu powiedzmy, taki właśnie, taka folia, no w której kupiła ten ryż. I dla mnie to było takie super, że wykorzystuję to jeszcze raz, to było fantastyczne, tylko taki jakby nie spodziewałam się tego za tym pierwszym razem, ale to było w pierwszym tygodniu działalności. Natomiast no teraz to już jest dla mnie naturalne, że ludzie właśnie wykorzystują te opakowania, no bo je mają i też im szkoda jest po prostu tego wyrzucić, prawda? Mhm. Także wykorzystują to. Także to jest bardzo na plus. Suche rzeczy, szampony, a jogurty jakieś takie w tą stronę? No więc tak. Mokre? Mokre produkty na wagę, no to mamy oleje, tak, to taki temat i jakiś tam sos, nie wiem, sojowy załóżmy. Niektóre produkty w sprzedaży na wagę da się to zrobić, ale niekoniecznie w takim miejscu, gdzie jest wszystko. Na przykład twaru gdzieś tam, jak się pójdzie do takiego dedykowanego sklepu, tak, z właśnie jakimś tam, nie wiem... To kiedyś to było normalne. Tak, to było normalne. Po prostu się kupowało ser biały, miła pani albo pan kroiła i się po prostu kupowała. Teraz to jest ten problem. No i generalnie da się, bo jak... znaczy, no u nas tego nie można kupić, więc jak ja chciałam, no to gdzieś tam da się faktycznie takie produkty kupić. Nie każdy jest chętny, żeby to robić. No teraz jesteśmy jeszcze w specyficznym okresie pandemicznym, prawda? Natomiast wcześniej często w sklepie mówili, że na przykład nie można tego robić, bo sanepid zabrania, co nie jest prawdą. Trzeba mieć pewne procedury po prostu jakby wypracowane, spisane i tego się trzymać, natomiast jakby nikt tego nie zabrania. Także no, jakby tutaj zawsze można odbić, że tak powiem, ten argument. Tak jak mówię, teraz jest trochę inaczej, trochę może rozumiem bardziej, z czego wynika jakaś obawa. Natomiast my zmienialiśmy lokal w trakcie pandemii, więc był nowy odbiór sanepidowski i pani nie miała zastrzeżeń co do formy sprzedaży, więc jakby też nie ma się czego bać, to nie jest jakieś nielegalne, nie jest po prostu trochę jakieś tam naciągane. Wszystko zgodnie ze sztuką. Wymaga to właśnie pewnych rzeczy, na przykład jakbyśmy chcieli jeszcze kroić twaróg, to potrzebne jeszcze jest kolejny dodatkowy zlew i kolejna stacja do tego, w sensie jakby dedykowane miejsce i tak dalej, więc jakby no, u nas się tego wszystkiego nie da zrobić, bo po prostu nie ma tyle miejsca. Natomiast w dedykowanych sklepach jak najbardziej, bo oni tak te zlewy muszą mieć, bo muszą mieć nóż od sera w tym miejscu, a nóż od wędliny w 10, prawda? Niemniej, bo może tego nie widać tak dobrze, ale asortyment jest imponujący. I ja już tutaj przeglądając jestem nastawiona wiele produktów, które bym kupiła, gdyby mój portfel był bardziej zasobny. I tutaj muszę jakby jeszcze raz dopytać, czy to jest sklep tylko dla bogatych osób, czy to jest sklep, który jest na każdą kieszę? Generalnie produkty konwencjonalne, czyli nieekologiczne, no wiadomo, ceny są odpowiednio niższe. Może z cenami w dyskoncie ciężko będzie konkurować, chociaż pamiętam, jak sprawdzałam kiedyś na samym początku cenę nerkowców w jednym z popularnych dyskontów. Cena była taka sama jak u nas, byłam w szoku i ta cena jest do tej pory u nas, także... Czy jak ze wszystkim, po prostu są niektóre ceny niższe, niektóre wyższe. Tak, wiadomo, takie dyskonty mogą sobie pozwolić, czasami nawet wchodzą na minus, jeśli chodzi o marże, ale nadrabiają sobie gdzieś indziej, no to my sobie tutaj na to nie możemy pozwolić, oczywiście. Natomiast przechodząc ze swoim opakowaniem, mamy jeszcze 5% zniżki, także też ta cena troszkę jeszcze się zmienia. Natomiast, no oczywiście jakby ja zawsze podkreślam, że robimy te zmiany, na które możemy sobie pozwolić, tak? I ja rozumiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić, bo faktycznie u nas na przykład nie da się kupić zwykłego białego ryżu, bo akurat mamy tylko basmati i jakiś tam, nie wiem, do risotto i coś tam. No i ten najtańszy ryż będzie u nas droższy niż najzwyklejszy biały ryż w sklepie, prawda? Innym. Także jakby rozumiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić. Na przykład jak wybieramy
też nie wiem, te płatki owsiane wspomniane, no to mamy bardzo fajne źródło, no po prostu bardzo są dobre te płatki, ale jak ktoś je... Potwierdzam. Jak ktoś je, nie wiem, bardzo dużo spożywa w ciągu tygodnia tych płatków, no i znajdzie gdzieś taniej, to ja rozumiem, że on wybierze gdzieś indziej, bo jakby... No, może to zrobić jak najbardziej tak i... Ale liczy się też jakość. Tak, ale jakby to też no, zależy. Jak jemu odpowiadają tamte, bo są w porządku dla niego smakowe, no to okej, okay, nie? Jakby... Muszę się od razu zapytać, bo też mnie to intryguje, co jest bestsellerem? Co się najlepiej sprzedaje? Płatki owsiane? Zdecydowanie. A czy są jeszcze jakieś takie produkty, które też tak, oczywiście w pierwszej piątce? Skala może bestsellerowa będzie, zależy po czym oczywiście patrzymy, ale takie mniej typowe produkty, na przykład niedawno mamy takie orzechy i suszone owoce w czekoladzie, gdzie skład jest też dobry, nie ma tam 50% czy tam ileś cukru i tego tam orzecha czy owoca bardzo mało. Oczywiście to są faktycznie produkty z wyższej półki cenowej, takiej naprawdę, także jakby to od czasu do czasu troszkę. Natomiast faktycznie to się bardzo fajnie sprawdza, albo na przykład rabarbar suszony z słodzony sokiem jabłkowym. Takie rzeczy. No to są po prostu mniej typowe produkty, więc są no, bestsellerami w tym sensie, że faktycznie dobrze schodzą. Przez to, że cenowo oczywiście są droższe, no to to nie jest sprzedaje się w takich ilościach jak płatki owsiane, natomiast też to są takie bardzo popularne. Ale się popularne. Też nie je w takich ilościach. Tak, no dokładnie. Także, ale faktycznie takie rzeczy, trochę też bardziej takie ciekawostki, tak. To się też bardzo fajnie sprawdza, nie? Szampony w kostce, to też jest bardzo tak, bardzo popularny produkt u nas. Ostatnio, bo trochę tam przypadkiem uniknęłam pytania o jogurty, więc mamy wegańskie alternatywy dla jogurtów z właśnie wrocławskiej manufaktury, takiej młodej dosyć, które mają też zwrotne opakowania, także to jest jakby jeszcze też inna kwestia. Część rzeczy mamy na wagę, a część właśnie produkty, idealne rozwiązanie jest takie, żeby opakowania były zwrotne. Tak. I właśnie w przypadku tych jogurtów to mi się przypomniało, ponieważ oni mają też taki deser wegański a la Panna Cotta i to jest zdecydowanie też bestseller ostatnich tygodni. No i właśnie super jest to, że oni mają też zwrotne opakowania, także to... O, to byłoby dobrze, by to było wprowadzone. Tak, tak, tak. No to szczególnie, że kiedyś to było też normalne, prawda? Tak, takie mleko właśnie w zwrotnych butelkach przecież. No to wymaga... Kiedyś tego chyba nie było, to wymaga teraz trochę więcej zachodu z punktu widzenia sanitarnego. Więc jakby rozumiem, że nie każdy się na to decyduje, bo to trzeba mieć dodatkową jeszcze maszynę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast da się to zrobić, jak widać. I no to my bardzo doceniamy. Nie tylko, że to jest właśnie wegański produkt, czyli też coś, co jest bardzo pożądane, bo umówmy się też, duża część naszych klientów to też weganie, bo nie ukrywam, że to się trochę łączy ze sobą. Jednak ograniczając spożycie mięsa, ograniczamy też trochę emisję. Znaczy nie trochę, tylko mocno. No, także jakby to jest taki hit ostatni naprawdę. Jest ale nie wegetarianie też są mile widziani. Oczywiście, że tak. No przekrój mamy oczywiście, no tak jak mówię, każdy robi to, co, na co może sobie pozwolić, na co chce sobie pozwolić, tak? Chodzi o to, że no... Samo ograniczenie nawet spożycia mięsa wśród osób, które to mięso spożywają już jest na pewno oczywiście. Bardzo korzystne tak, dla planety. Tak. Każdy krok jest to tak. Przodu, gdzie znajduje się? Gdzie się mieścimy tutaj? Gdzie jesteśmy? Znajdujemy się na ulicy Grabiszyńskiej, 212 dokładnie. Możemy tutaj dojechać tramwajem, na rowerze, samochodem, na pieszo, jeżeli ktoś ma niedaleko. To jest okolica FATU, przystanek Hutman, tak? Także no, zapraszamy wszelkimi środkami transportu. Tak, przynosicie swoje od razu opakowania. Koniecznie. Tak, koniecznie. Tak. Zawsze coś ze sobą trzeba wziąć i my wytłumaczymy już na miejscu, co i jak tutaj działa. Ja jeszcze będę poprosiła pani Kamilo o pomoc przy zakupach. Nie są to moje pierwsze zakupy, ale chciałabym, żeby nasi widzowie zobaczyli, o co tutaj chodzi. Ja przyjechałam właśnie ze swoimi słoikami i opakowaniami. I wszystko pokażemy. Bardzo się cieszę, dziękuję. Dziękuję również.